Jałmużnik papieski z Watykanu, kardynał Konrad Krajewski, poświęcił działkę i wmurował kamień węgielny pod budowę domu dla bezdomnych kobiet i matek samotnie wychowujących dzieci. Będą prowadziły go siostry Albertynki z Lwowa. Cały budynek będzie funkcjonować jako centrum ekumeniczne świętego Jana Pawła II. Pobłogosław swoich wiernych, którzy ofiarnością lub pracą przygotowali to miejsce, by ku Twojej chwale i ku pożytkowi ludzi zbudować na nim kościół, klasztor sióstr Albertynek oraz przytulisko dla bezdomnych kobiet i matek samotnie wychowujących dzieci. Ogromnie cieszymy się, że papieski jałmużnik przyjeżdża właśnie tutaj, do tych ludzi ubogich, że to właśnie on poświęci to miejsce, gdzie w przyszłości będą właśnie bezdomne kobiety potrzebujące, kobiety z matki, z dziećmi, mogły otrzymać tutaj schronienie, bezpieczeństwo, dach nad głową oraz odnaleźć swoją tożsamość. W uroczystości aktu erekcyjnego wzięli udział również metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, wicepremier Jacek Sasin, sekretarz stanu w kancelarii premiera Jan Dziedziczak, posłowie Kazimierz Gołojuch i Tadeusz Chrzan, ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, mer Lwowa Andrzej Sadowyj, wicegubernator miasta Jurij Hołot, polscy dyplomaci, duchowni i siostry zakonne. Przyjechałem tutaj dzisiaj w imieniu papieża Franciszka, a jednocześnie spełniając swój obowiązek względem Jana Pawła II i choć jego tu nie ma, to on zawsze ze mną jest, zawsze włoży ze sobą takie małe zdjęcia Jana Pawła II i fragment jego sutanny. Jak będzie wyglądało przytulisko dla kobiet, opowiedziała siostra Albertynka Hieronima Dorota Kondracka. Są to dopiero prace początkowe, jest to jakby projektowanie tego terenu. Tutaj mamy właśnie to przytulisko, to takie te centrum ekumeniczne, taka jest jakby nazwa pełna tego budynku, dlatego że tutaj będą mogli przychodzić kobiety różnej konfesji, nie tylko katolicy. Też będzie kuchnia dla ubogich, też dla wszystkich potrzebujących, ubogich, by każdy, kto tutaj przyjdzie, nigdy nie odszedł głodny. Chcemy, by ten dom powstał na takich mocnych fundamentach, by on był trwały, omodlony i by był rzeczywiście takim domem otwartym dla wszystkich, gdzie każdy znajdzie ciepło i miłość.